Dobra, lecimy, lecimy. Jak to działa? Czemu jest po angielsku? Partia X! Reklama! Ja widzowie, szybka reklamka najtańszej gierki, oczywiście na Eneba. Ja już pokazuję co i jak, tylko oczywiście na początku przypominam, a raczej zachęcam do używania pierwszego linku w opisie, czyli mojego linku. Jak kupujecie na Enebie przez niego, wiedzą, że jesteście ode mnie i dzięki temu współpraca nadal będzie trwać. Oczywiście nadal trwa, więc to znaczy, że używacie, także dziękuję wam za to, serduszko oczywiście śle. Już idziemy na Enebę bez zbędnego pieprzenia, także pyk, jesteśmy na Enebie, tak, jesteśmy i teraz tak, lol, enter, rzeczy do ligi macie. Klasyczny Valorant, to tam wiecie, jeszcze gracie w te gry, chociaż mi ostatnio choroba wróciła i znowu w to gram, no ale luj, nieważne. Aż wstyd się przyznawać, ale tak, tutaj macie jakieś promocje aktualne, znaczy promocje, jakby do jednego worka zebrane gry poniżej 5 dolków, czyli o, Gothiczek, Lego Batman, no generalnie jakieś popularne gry obecnie, które ludzie kupują na Enebie. Nie wiem, czy to patrzy na lokalizację w Polsce, czy patrzy po tym, co ja kupuję, nie wiem dokładnie jak to działa, ale no... Chyba Polsce, no bo jest Gothic 3. Ktoś poza Polską gra w Gothica? Aż się zastanawiam. Ale nieważne. Tu możecie sobie wejść albo gry Steam gry i tutaj przejrzeć. Giereczki, jak macie ochotę sobie poszukać czegoś nowego, bo nie macie w co grać. Możecie zakres cen wpisać, typ gierki, na co ta gra i tak dalej, to typ gry. Generalnie co, gry za 5 zł tam w tej serii, tutaj nieraz szukaliśmy, także wiecie o co chodzi. Możecie jeszcze tutaj konkretny tytuł wpisać, jak macie coś na oku. Hogwarcik oczywiście nadal jest. Czekaj, to jest deluxe edycja. A zwykłej nie ma? Ty, się zastanawiam teraz, bo widzę Deluxe. Chyba jest taniej niż na Steamie, bo na Steamie Deluxe kosztuje... Na Steamie Deluxe kosztuje 310 zł, więc jest dużo taniej, bo tutaj 245, także jest sporo taniej. I zwykłą wersję też się na pewno da znaleźć, pewnie też kosztuje sporo mniej, także jak macie ochotę dalej w to A, jest tutaj. Za 200 zł. Czyli jest 70 zł taniej. No to jest gigantyczna już promocja. Szybko ta gra leci w dół z ceną. Ciekawe to jest. Chociaż na Steamie stoi cena, no ale to na Steamie wiadomo, skostniały Steam. I także co, jak macie ochotę kupić sobie jakąś giereczkę, to zachęcam Eneba. Pierwszy link w opisie, żeby wiedzieli, że jesteście ode mnie. Serduszko śle dla widzów. I oglądajcie sobie dalej. Intra bajeczek. Siemano. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. Dobra, SpongeBob. Tego nie znam. Co to jest? A to ta stara bajka, to? Ja tego gówna nie znam, biorę prawą. Nie znam tamtego. Ben ten. Dobra, Ben ten. Co to jest? Nie znam. Nie znam obydwu chyba. A to ma fajniejszą grafikę. Patrz! Myszo jeleń. O, ja w kapeli! Dobra, ja w kapeli, ja lubiłem tę bajkę. O, Witch. Taki opening był w tej bajce? Malutka pszczółka mieszka w nim. Pszczółka Maja w dupę. Dobra, będzie. Ty, obydwie te były tam. To jest po polsku, oto.
Dobra, lewo, lewo, lewo leci, lewo. Phineas i Ferb. Intro, wysoka jakość. Gumi się w dupę. Ta gumi się, tylko ta pisowska wersja znam. Pamiętam tą bajkę, ale ja średnio ją lubię, wiesz? H2O. Ale gówno zasrane. Czemu ty piszesz lewo? Ty co słyszysz? Masz słuch? Masz słuch? Masz słuch? Już lepsza nutka meduzy. Dzięki Midziu za 16 miesięcy. Nie znam tej bajki. Biorę pingwiny. No ja tamtego nie znam, nie podoba mi się. Dexter, o! Dexter. Co to jest? Nie wiem co to. Ale to i tak lepsze, nie? Yo, Spider-Man. O, odlotowe agentki, pamiętasz to? To nie było po polsku? Nie no, ale Andy. Boba? Nie, Giga Chat, Stigma. Co to jest bilet do przerwy? Byle do przerwy twoje życie. Obydwa takie gówniane te intra. Wezmę to, bo starsze. Ale z Disney Channel to nowa chyba jest. Co to? Nie, biorę lewo. Nie lubię tych chomików. Czy co to za zwierzęta? To była fajna bajka, nie? Nie, jak ja słyszę te smurfy, to mam ochotę zapieprzyć mnie pięścią w monitor, naprawdę! Nienawidzę tego intro zapieprzonego. Jak siadałeś, Niko, kiedyś jeszcze nie było tych kanałów dla dzieci i akurat to gówno leciało, mi się srać chciało od razu. Serio ci mówię, nienawidzę tej bajki. Nienawidzę tej bajki zapieprzonej. Ja bajki dla Giga Chadów biorę, jakieś muminki w dupę. Gdzie jesteś, Scooby-Doo? Przybądź tu, bo mamy plan szalon. Tu było takie intro? Nie pamiętam tego w ogóle. Ta baluga. Klasa. O, jaki głos. Toczy meduzka. Kojarzę tą bajkę. Nie no, czemu to takie gówniane to intro? Ja to lepiej pamiętałem. To brzmi, jakby budżet na to intro było 10 zł i wzięli grajka z ulicy jakiejś. Z jakiejś głównej ulicy w mieście. Stoi chłop z gitarą, podchodzą. Zagrasz nam w intro za dychę? I go wzięli, chłopie. No czyż to jest szmata? Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile. Nie mogę tego w dupę słuchać.
twój stary tam śpiewa, no ale takie ścierwo, no. Nie no, prawo chyba. Ja tego nawet nie wiem, no tak jest. Johnny Bravo i Eddie. Edki. Ty, ale lepiej brzmi lewo chyba. Chociaż bajka prawa lepsza. Ale to ma takie bardziej klimatyczne. Pasuje to do tej bajki, to intro. Wezmę. Zmarł aktor Johnny'ego Bravo? Jak to? Ta bajka to takie ścierwo. Ale intro ma spoko. A to co to jest? Ty, to ta ze Spidermana? Ty, porypane to jest. Już aktorem, żeby zostać, to trzeba się urodzić. W rodzinie aktorów i od dziecka grasz. To jest sekta, to jest religia nowa. Dobra, wezmę to. No tak! O kimkolwiek, fajna bajka, nie? Ej, ale to macha lepszy. Co jest? Co za intro? Nie było po angielsku intro tej bajki? Co za gówno zasrane? Co to jest? O kurde, co to jest? Co ja wybieram? Peaky Blinders. O nie, Pinky i Muz. The same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world. To fajne intro, pasuje do tej bajek. A to po polsku było fajniejsze. Biorę lewo. O. To jest klasa, to jest klasa, to jest legenda. A Reksio? Wiesz no. Jest okej, to też jest legenda, ale gorsza. To mi się bardziej podoba. To kojarzę bajkę, ale ona była ścierwem czy nie? Oceń. O. To jest legenda. To jest prawdziwa legenda. Kopyta 10 do 10? No ale intro ma jakby, nie wiem, crunchipsy lecieć miały zaro. Wypiję przejmij z tym. Biorę lewa. Xiaomi. Nie. Się to w dupę czyta. Tommy Jerry, lol. O, atomówki. Cześć, co to jest to? To jacyś latynosi? I tak narodziły się atomówki, świadome swej nadprzyrody. Co to jest ta Violetta? Walka i brawurka postanowiły poświęcić życie walce ze złem i występkiem. Nie no, prawo. Ale to też takie. Nie wiem, ja chyba lepiej pamiętałem. Tak z Tabalugą. Prawo biorę, prawo. Power Rangers. Słuchaj tego. Ja już to widzę. Masz 7 lat i robisz ten taniec przed telewizorem, żeby się zmienić w Power Rangersa, rozumiesz? Wyobrażasz to sobie? Triceratops i tak dalej! Pamiętasz? Biorę. Ja to biorę. Tylko ja tak miałem? No to luj, tylko ja jestem Power Rangersem. Nie zasługujecie na to. Nie zasługujecie na to. Biorę to, bo po polsku lepsze intro SpongeBoba. Pieprzę to. Co to było? Wezmę Bena.
Co to jest? Obydwóch nie znam. A, to jest ta ze Spidermana? A to wezmę to. O! Nie, Spiderman! Ja pierdzielę! Spiderman! Dobra, kimkolwiek. Nie, no to intro jest co dupy. Biorę to. Lewo, 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 nie? Tutaj lewe, lewa. Lepsze intro, lepsze. Ja to pamiętam. A tamtego tak... Dobra, niech będą o tym kim. Nie wiem. Chyba prawo wezmę. Tam, nie wiem, siada mi to intro, to prawe, fajne jest to intro. Dobra, prawo i lewo. Jakby to była wersja o pisie, to bym wziął. Nie wiem, co to jest, ale fajna grafika w tej bajce. Świeża. W 2012 to bardzo nowo. To nowa jest, nowo, no. Co to jest? A tego nie znam nawet. To gówniane jest intro. O! Fajna, fajna. I bolek i lolek w dupę. Finansze i farba wziąłem. Dobra. O kurde, ciężko. Chyba lewo. Nie, no to intro jak słyszę tylko. Boże, co intro to jest? Ja jak słyszę to intro, to mam jak w tej scenie z Ratatouille. Pamiętasz? Co je ten na koniec filmu. O chłopie, nie. Muszę. Nie wiem co ona. Nie zależy mi. Brawo? A niech będą te atomówki. Które, ej, to intro z Eddie, fajne, serio fajne intro. Ale to jest lepsze. Ale to jest tak dobre intro, że sluj. Zobacz. Fajne, nie? To jest sztuka. To jest sztuka. Ale to jest lepsze, bo to nie jest sztuka, więc inny ten, wiesz, inny wyznacznik. Wiesz co, wezmę to. O ja pierdzielę, ty, nie no, Spider-Man. Jak to słyszę, o Boże! To intro, Boże! Rozumiem, Amy, masz rację. Kurde, ale to też, o Jezu. Ale nie no, to jest lepsze. Jeszcze jak widzę te obrazki z tej bajki, o ja pierdzielę. To jedna z najlepszych bajek, jakie widziałem, mówię ci. Miała sens. Biorę to i luj. Nikt tych bajek nie oglądał nigdy. Co ty pieprzysz? Skąd ty jesteś? Jezu, prawie powiedziałem na... Prawie się okazałem tym. Arquel, co jest Arquel tym? Wiesz czym?
Ale nie powiedziałem tego, więc dobrze. Rzadź suchem. Chyba prawo. Nie no, ach ten Andy. Nie no, to takie sobie no. To intro, początek tylko fajny, później już gówno. To tak 20 sekund jest ok, a później? Słuchaj. No co to jest? Bez sensu. Prawo, prawo, oficjalnie. Oficjalnie. Dobra. Lewo, lewo. Lewo. Ty, ale ta bajka fajna była. Ale to jest lepsze. To intro. Dobra, lewo chyba. Jakie lewo? No chłopie, w dupa. Chłopie. Dobra, niech będzie, niech będzie. Obydwa takie dobry poziom, no. Dobra, prawo. Ja się nawet nie pytam was. Dobra, Spider-Manik, Spider-Manik i mam to w dupie. Dobra, Finash i Ferpi, mam to w dupie. Dobra, ciężko, ciężko. Ciężkie się trafiło. Ciężkie się wylacowało. Ich mózgu wibracje, jak spędzić najlepiej te chwile. Na przykład. Ale tu musi być Spider-Man oficjalnie. Tu musi być Spider-Man. Roboty tworzyć też geniusza, znaleźć też mózg. Jest tutaj! Za ptakiem to dognać, ma zgrać na mapie coś, siostrze wymyślać odkus. Sam widzisz... Lepsze intro ma Spider-Man. Nie, nie no, ja to pierwsze w dupę. Dobra, co tutaj? Chyba lewą bym wziął. To intro jest serio dobre, to lewe. Lewe intro jest spoko, podoba mi się. Lewo niech będzie. Dobra, wiadomo co. Spider-Manik, no. Oficjalnie Spider-Manik. Prawo Kaman Brook, a niech spieprza. Ben ten wygrywa, Finneas. Gdzie jest Spider-Man? Jak zgłosić ten quiz za rasizm? Gdzie jest Spider-Man? Pytam się. 29. Pieprzone. Pieprzyć was. Za pierwszy król szamanów by zaorał. Fajne no. Fajny byłby król szamanów. Szkoda, że go tu nie ma. Jakiś debil robił ten quiz. Szmata. Tfu. Oj, luj. Anonimus napisałem, więc nie wiedzą, że to ja. Violeta nie takie złe intro. A jest po kurde, zaraz rzucę kubek. Jest po polsku? To jest to intro? Takie jest ono, w dupę. Jakbym oglądał z babcią telenowelę, ty. Niewolnica jakaś tam. Jak ona się nazywała? Czemu to wszystko brzmi, jakby to nagrywali na mikrofonie w dupę za 10 zł? Powiedz mi. To była legenda. Czemu tego tam nie ma? Jakiś dupę Tuchet to robił. Lego Ninjago? Ty też powinno być. Fajne jest intro Lego Ninjago. Ale jest dużo tych intro. O. Ty też jest zawodny. Klasyka w dupę. Ale czemu wszystko brzmi jak z mikrofony ze świetnika? To ma 25 lat? No i? To wygląda jak reklama rogalików czy Pikao. Ta grafika w tej bajce. Ale dobra jest. Tylko Tony Stark wygląda dziwnie, ale okej. Jak Kaman Brook? On nie jest Kaman Brookiem. Co ty piszesz?
A no pamiętam to. A ten to kto? Nie no, spoko, spoko. Czekaj, ostatnio patrzeć i wygrać. A, kojarzę to. To na zigzapie leciało. Takie w dupę, oni mają czoła. Chłop ma opaskę na czole i tak ma gigantyczne czoło. Ja pierdziele, jak to brzmi! Kadlioko! Ja ci tego nie da zaśpiewać tak dobrze, słuchaj. Co to w dupę jest? Young Iggy? Wypieprzaj mi z tym! Po angielsku miało być? Dobra. Pieprzę to w dupę. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!